instytut. Proszę Państwa, ojciec Rydzyk tu się reklamuje, prosimy. Może do Rydzyka, bo ta, wiesz, Uniwersytet Warszawski jest do dupy. Po prostu jest do dupy. 10.50, ksiądz dr Zenon Hanas Malotyn z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Temat: kondycja mediów katolickich w Polsce po 1989 roku. Pani doktor Jolanta Hajdasz, przewodnicząca Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dyrektor Centrum Monitoringu Mediów. Temat: misja publiczna mediów w Polsce w poszukiwaniu modelu funkcjonowania. Następnie przerwa na kawę o 12.20. Dr Martin Lohmann z Niemiec, ideologizacja i kolonizacja mediów w Europie. Godzina 12.50, ksiądz profesor dr habilitowany Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, temat: model człowieka kształtowany przez współczesne media. Godzina 13.20, konkluzja i tu trójgłos. Profesor dr habilitowany inżynier Janusz Kawecki z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dr Hanna Karp z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i dr Paweł Pasionek, również z naszej uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Planujemy zakończenie około godziny 14. Można oczywiście zatrzymać się na obiad. Zapisy pod numerem telefonu 56 650 4000. Powtarzam, 56 650 4000. Sympozjum jest w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, w tej części przy tak zwanym porcie drzewnym, ulica Droga Starotoruńska 3. Jest to blisko sanktuarium Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Zapraszamy do sanktuarium. Postaramy się, żeby o godzinie 8 rano była msza święta dla chętnych. Zapraszamy do sanktuarium. Zapraszamy też do kaplicy pamięci męczenników polskich, także w tym sanktuarium. Wejście po przeciwnej stronie wejścia głównego do sanktuarium. Wejście do kaplicy pamięci od strony Wisły. Bóg zapewnia współpracę. Jeszcze raz zapraszam. Powiedzcie jedni drugim Państwo. Temat jest bardzo interesujący. Oblicza kolonizacji mediów. Państwa, takich tych pioseneczek też nie będziemy puszczać, bo to już Eleni śpiewała, też nam wykazało, że to trzeba za to płacić, wiesz, wyżej sranić dupę ma, no to przecież my nie możemy tak się zadawać z takimi chciwymi ludźmi, bo może byśmy jej zapłacili, ale Eleni nie chce mi sama zapłacić. Już stara jest i brzydka, i tam będzie śpiewała. Więc. I pan odwołałaby ją ze stanowiska. Jeremy Corbyn dodaje, że gdyby się to nie udało, jego partia może poprzeć drugie referendum. Natomiast lider liberalnych demokratów Vince Cable uważa, że wzrasta szansa na odwołanie Brexitu. Myślę, że parlament przejmie kontrolę nad procesem i będzie naciskać na opcję braku Brexitu. To może się stać na dwa sposoby. Po pierwsze, po prostu w wyniku wycofania wniosku o Brexit, co rozzłości wielu. Może się też to zdarzyć jako rezultat decyzji parlamentu, by oddać ostateczny głos ludziom w referendum. To jest teraz znacznie bardziej prawdopodobne. W Izbie Gmin trwa obecnie impas. Premier nie może przekonać posłów do wynegocjowanego przez siebie porozumienia w sprawie Brexitu, a głosowanie już we wtorek.
Premier Izraela Benjamin Netanyahu potwierdził, że izraelskie lotnictwo dokonało ataku na Syrię. Podczas posiedzenia rządu premier powiedział, że w nocy z piątku na sobotę samoloty zaatakowały irański magazyn z bronią na międzynarodowym lotnisku w Damaszku. Wcześniej informowała o tym strona syryjska, dodając, że większość rakiet została strącona. Benjamin Netanyahu mówił, że częstotliwość ostatnich ataków pokazuje, że Izrael jest bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowany do działania przeciwko Iranowi w Syrii. Dodał, że izraelskie siły już setki razy atakowały obiekty Iranu i wspieranej przez niego organizacji Hezbollah w Syrii. Do wieczora w całym kraju będzie pochmurno, miejscami, szczególnie na wschodzie i w centrum, przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura od minus 1 stopnia na Podhalu, około 3 powyżej zera w centrum, do 8 na zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 6 minut po godzinie 16, 13 dzień stycznia, dziś niedziela, słuchają Państwo Polskiego Radio 24, Mateusz Drozda, dzień dobry. Temat dnia. Gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Jacek Reginia-Zacharski z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Nie po raz pierwszy komentujemy programy polityczne partii, które przygotowują się intensywnie do nadchodzących wyborów. Panie profesorze, czy po dzisiejszej konwencji porozumienia, które odbyło się w Krakowie, doznał pan jakiegoś politycznego rewelacji? Raczej nie, no, tym bardziej, że właściwie to usłyszeliśmy to, czego się spodziewaliśmy, że usłyszymy, dlatego że no, powiedzmy takie główne postacie, które tam się pojawiały i te główne wypowiedzi, one zafunkcjonowały powiedzmy z jakimś tam co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, na przykład wystąpienie pani minister Emilewicz. Ja prawdę powiedziawszy, główne tezy tego wystąpienia słyszałem już kilka dni temu. Zresztą z ust pani minister. Może bez szczegółów, natomiast główne zarysy, jeżeli chodzi o pani minister Gowina, to również to właściwie chyba nie powinno dziwić, dlatego że warto jest podkreślić rzecz następującą. Oczywiście była to konwencja partyjna, niemniej jednak główne głosy, które tam wybrzmiewały, to były głosy ministrów konstytucyjnego rządu, w związku z czym raczej jakichś fajerwerków chyba nie należało się spodziewać, bo byłoby to dziwne, gdyby programy rządowe były ogłaszane na konwencji, no powiedzmy, Panie profesorze, ale to może chodzi o to, żeby nie było fajerwerków, a bardziej takie kosmetyczne propozycje, zmiany, zapowiadane zmiany, trochę konkretów. Zjednoczona Prawica w postaci programu porozumienia, taki pomost może do wyborców przyszłych właśnie z miast średnich, mniejszych, większych roztacza, buduje pomost między tymi niezdecydowanymi albo tymi, którzy kiedyś głosowali na Platformę, może że są rozczarowani i nie do końca retoryka PiS, czytaj, poszczególnych liderów Prawa i Sprawiedliwości mi odpowiada, a tu troszkę europejski dyskurs, trochę inaczej można usłyszeć te same słowa. Czy to jest jakaś propozycja dla wyborców, no może kosmetyczna, ale jednak konkretna, bo przecież trudno zrozumieć teraz, że hasłem nihil novi sub sole zdobywa się wyborców i wygrywa wybory, prawda? No to jest, tak, to prawda, znaczy ja nie powiedziałem rzeczy takiej, że absolutnie niczego nowego się nie dowiedzieliśmy. Tylko, że już te rzeczy słyszeliśmy wcześniej. Tak, w związku z czym zostaliśmy wprowadzeni w temat. Myślę, że to jest całkiem rozsądna, no powiedzmy, taktyka. Taktyka, do cholery jasnej. Zobaczymy też, jak to będzie konsumowane dalej. Ja bym postawił taką hipotezę, że jest to pewien pakiet wniosków, który Prawo i Sprawiedliwość jeszcze jednak siłą rzeczy musiało wyciągnąć po wyborach samorządowych. No bo oczywiście na niektórych poziomach Prawo i Sprawiedliwość odniosło niekwestionowany sukces, ale myślę, że powiedzmy największym zawodem było to, co się działo powiedzmy z sympatią dla Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy, że nieco mniejszych ośrodkach miejskich, czyli powiedzmy poniżej 200 tysięcy, czy w okolicach 200 tysięcy. Tutaj myślę, że Prawo i Sprawiedliwość powiedzmy z pewnym rozgoryczeniem mogło obserwować te wyniki. W związku z czym ta oferta, o której pan wspomniał,
elektoratu, a no powiedzmy wysunięcie, ugrupowanie Jarosława Gowina, ażeby ten przekaz właśnie poszedł z tej strony, wydaje mi się całkiem zgrabnym posunięciem. Znów trudno powiedzieć, jakie będą efekty tego. Tak naprawdę, no być może zobaczymy to w jakichś sondażach, ale tak naprawdę to się zorientujemy przede wszystkim w wyborach do Europarlamentu, a przede wszystkim na jesieni. No tak, ale patrząc na te posunięcia, są według pana to posunięcia konkretne, które faktycznie mogą przynieść efekt? Nie musimy już teraz spodziewać, rozmawiać o konkretnych efektach, ilu wyborców, jak to się przełoży później na arytmetykę wyborczą, ale czy na przykład Jarosław Gowin jest tą osobą, jest tym politykiem, który może swoją twarzą firmować te konkretne propozycje? I teraz kto? Na przykład przedsiębiorcy, którzy myślą o tym, żeby pracować nawet w Unii Europejskiej, bo słyszymy, że będziemy takim zarzewiem zmian w Unii Europejskiej, wolność gospodarcza. Połączeniu tego pomysłu na przykład z osobą Jarosława Gowina, pomyślał sobie tak, to jest mój plan na konkretną przyszłość, na następne lata i faktycznie może pomyśla o zagłosowaniu na tę partię, na Zjednoczoną Prawicę. Tego brakowało? Czy to są takie ciągle kosmetyczne zmiany, szukanie się, tak jak trochę program deglomeracji, o którym zaraz chciałem chwilę porozmawiać z panem? Ja myślę, że tak naprawdę odpowiedzi na te pytania są jeszcze przed nami, dlatego że no, Jarosław Gowin bez wątpienia jest kojarzony jako przede wszystkim człowiek o raczej konserwatywnych zapatrywania w dziedzinie, no powiedzmy, niech będzie szeroko rozumianej światopoglądowej, i jednocześnie sam siebie określa i deklaruje no, głębokie przywiązanie do wartości liberalnych, jeżeli chodzi o gospodarkę, wolności gospodarcze i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym istotne będzie to, jak zostanie osiągnięta, czy zostanie i jak zostanie osiągnięta synergia z tym, tego przekazu, no powiedzmy liberalnego, z takim głównym przekazem zdecydowanie prospołecznym. Myślę, że tutaj warto by też zwrócić uwagę na wystąpienie pani minister Emilewicz, która tak naprawdę zapowiadała też program, no właśnie trudno go jednoznacznie określić, czy on jest prospołeczny, czy on jest liberalny, dlatego że chyba dominantą, co warto by podkreślić w tym wystąpieniu, było podkreślanie znaczenia nowych technologii. To się wpisuje w ogóle w retorykę rządu Mateusza Morawieckiego. Zobaczymy, jak to zostanie skonsumowane, tym bardziej, że perspektywa zakreślona przez panią minister, ona wcale nie dotyczy przecież najbliższych powiedzmy kilku miesięcy. Tego typu zmiany, ażeby one zostały odczute, one wymagają zdecydowanie dłuższej perspektywy czasu. Niemniej jednak uruchomienie tego elementu wydaje się szczególnie nośne, tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość, czy w ogóle Zjednoczona Prawica musiało to ugrupowanie, czy powiedzmy ten no, skrzydło polityczne, musiało dostrzec, że kwestie energetyczne, które się przekładają bezpośrednio na to, co się dzieje w portfelach, to jest temat ciepły, z tendencją dostawania się gorący, w związku z czym wchodzenie z jakimś rozsądnym, no niech będzie przekazem czy pomysłem, w ten obszar wydaje się również potencjalnie zgrabnym. Czyli z jednej strony z perspektywy wyborcy pozwoli pan, że zaimprowizuje pewien odbiór tego, co się dziś wydarzyło, jeśli chodzi o przemówienie choćby minister Emilewicz. Mamy program Energia Plus, który nawet swoją nazwą wpisuje się w te programy rządowe, które już funkcjonują, które działają, które były na początku krytykowane, ale które jednak, jak choćby 500+, z powodzeniem funkcjonują. Z drugiej strony mieliśmy przed chwilą nieco paniki, jeśli chodzi o wielkie podwyżki cen energii, które zostały zamrożone. Nie będziemy na razie płacić więcej, przynajmniej w 2019 roku, więc konkretna propozycja, aby jeszcze uspokoić obywateli, aby dać im to poczucie bezpieczeństwa, bo to są ważne sytuacje. No i akurat przy programie Energia Plus mamy konkretne rozwiązania i konkretne długofalowe, bo i to się zarzucało obozowi rządzącemu, że tylko 2019 rok, a później nie będzie wiadomo, co prawda z cenami. Takie pewne wyjście do przodu, co może być sygnałem, że myślimy poważnie o przyszłości, nie tylko o wyborach, o pewnym takim doraźnym skutku politycznym, tylko jest to zakrojony szerzej program, który ma służyć obywatelom. Czy się myli wyborca, który tak myśli? Myślę, że nie, ale znowu brakuje nam, dlatego że co trzeba podkreślać, tak naprawdę w tym przekazie jest kilka wątków, które muszą zostać synergicznie ułożone, dlatego że przy takim przekazie, czy powiedzmy przy takim poziomie skomplikowania przekazu, czy złożoności skomplikowania, dosyć łatwo jest osiągnąć, no powiedzmy, pewien
szum informacyjny, poczucie jakiegoś tam dysonansu w przekazie. W związku z czym bardzo istotne będzie, ażeby te, no, te powiedzmy różne nitki przekazowe, które naprawdę przy nieumiejętnym gospodarowaniu tym tematem, czy narracją, by posłużyć się swojego czasu modnym słowem, dosyć tutaj pojawia się dosyć poważne ryzyko stworzenia takiego, powiedzmy, przekazu ogólnego, który będzie wewnętrznie sprzeczny. Istotne będzie, jak to w synergii się poukłada. No bo zresztą ja myślę, że takie ryzyka się już pojawiały nieco wcześniej, bo się słuchało o Gagowina, który się deklarował jako, no powiedzmy, głęboki libera. Można było sobie zadawać pytanie, no dobrze, jak to się ma do takich zdecydowanie prospołecznych, czy niektórzy nawet mówili etatystycznych, czy socjalizujących propozycji Prawa i Sprawiedliwości. W związku z czym ta synergia, o której mówi, spójność narracyjna, ona jest szalenie istotna. Tak, słyszymy na przykład o wolności gospodarczej w kontekście Unii Europejskiej. My chcemy być tym, którzy, tym krajem, tym podmiotem, który inspiruje Unię Europejską i Europę. Czy faktycznie jest taka szansa, panie profesorze, czy to gdzieś może się i w jaki sposób zrealizować, czy to już bardziej kwestia zgrabnych podmotów i zgrabnych haseł przedwyborczych? No bo jakby Polska miała inspirować? Teraz słyszeliśmy przecież wcześniej odwrot do Grupy Wyszehradzkiej, teraz wchodzimy do Europy, która jest niestabilna, nie wiadomo jak politycznie będzie wyglądać po Brexicie, jeśli w ogóle będzie, trzeba będzie na nowo między Unią choćby i Wielką Brytanią ustalić kwestie gospodarcze, więcej znaków zapytania niż oczywiście odpowiedzi. I teraz my z naszą propozycją, z naszą inspiracją, jaką inspiracją? Dla jakiej Europy? Czy to w ogóle ma szansę powodzenia? No, jeśli pan pozwoli, to ja nie będę odpowiadał na pytanie inspiracji i dla jakiej Europy. Natomiast mnie cieszy to, że Prawo i Sprawiedliwość buduje, zaczyna budować przekaz, który być może w ostatecznym na jakimś kształcie stanie się kompletny. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę w planie doraźnym, Prawo i Sprawiedliwość jest oskarżane o jakieś tam knucie tajnych planów polexitu i tak dalej, i tak dalej. To jest na tyle mocnym takim, powiedzmy, negatywnym elementem, że Prawo i Sprawiedliwość zostało stanął przed ryzykiem zostania zepchniętym do głębokiej defensywy. To znaczy opozycja będzie atakować Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczoną Prawicę, jakieś plany polexitu, a Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica będą zmuszone do mówienia nie, 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 absolutnie nie mamy takiego zamiaru. Tymczasem przejęcie inicjatywy, co wydaje się następować, to jest zaczęcie budowania opowieści, jaka ta Europa według Zjednoczonej Prawicy ma być. Teraz to, o czym pan mówił, czyli kwestia tego, no niech będzie wolnego handlu, wolności rozumianej z perspektywy, no niech będzie tego, co między Bugiem a Nysą. Ona jest ważna, bo przypomnijmy, że tak naprawdę jeszcze niedawno mieliśmy dosyć głośną sprawę z propozycjami głównie francuskimi. To był bardzo silny taki element w wystąpieniach prezydenta Macron, który de facto łamał jedną z kluczowych zasad w Unii Europejskiej, czyli swobodny przepływ usług. Jest to jedna z czterech kardynalnych wolności Unii Europejskiej. W związku z czym tak naprawdę tutaj nie ma sprzeczności Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli dobrze skonstruuje tę ofertę, czy powiedzmy opowieść, ma szansę obronić właśnie taką, no powiedzmy, wizję tego, że proponujemy Europie powrót do tych najistotniejszych, nawet nie tyle wartości, co fundamentów, na której w ogóle integracja europejska się opierała. To jest do zrobienia, tylko nie jest to rzecz łatwa. Dużo pracy się wydaje, bo z jednej strony idee, wartości, podstawy, a z drugiej konkretne rozwiązania i w konkretnej Europie, nie chcę panu odpowiedzieć na pytanie, w jakiej Europie, ale faktycznie nie wiemy, jaka ta Europa będzie wyglądać, bo ona się przecież ciągle zmienia. To może, panie profesorze, teraz przejdźmy do konkretów. 27-letni prezydent Chełma, Jakub Banaszek, mówił dziś, że mamy w Polsce różne podziały, między innymi na Polskę A, Polskę B oraz na wielkie metropolie, które przyciągają nowych mieszkańców i te małe i średnie miasta, z których ludzie wyjeżdżają. I te właśnie borykają się często z wysokim bezrobociem, więc tak nie będzie. Na to wszystko lekiem będzie deglomeracja. To znaczy, że co, nie powinno być Polski A i B, wszędzie porówno, a może
może pan prezydent trochę za młody jest, aby pamiętać piosenkę Gruby pod Budą. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, panie profesorze. O ile dobrze pamiętam, to była wspólna piosenka Andrzeja Sikorowskiego i Grzegorza Pignała, ale to tak na marginesie. A być może się mylę. W każdym razie, takie tendencje, jakby to powiedzieć, aglomeracyjne czy metropolitalne, one są obserwowane od dłuższego czasu w świecie. Natomiast ja nie prowadziłem badań w tej materii, no obserwowałem jakieś tam raporty, z których wynika, że oczywiście jest to tendencja po pierwsze stała, po drugie ona nie jest globalna, dlatego że tempo i głębokość tych przemian, o których mówimy, ona się realizuje w różnych częściach naszego globu w sposób różny. W związku z czym, czy tak się dzieje w Polsce? Prawdę powiedziawszy, gdyby na przykład, jak przedstawiając mnie, pan mówił pan o tym, że jestem, reprezentuję, czy tam pracuję w Uniwersytecie Łódzkim, to prawda, jestem łodzieninem. Łódź akurat dotykają procesy odwrotne. Łódź była, no jest nadal wielkim miastem, natomiast Łódź się kurczy, jeżeli chodzi o populację. W związku z czym te procesy w Polsce, one chyba posiadają jeszcze jakąś dodatkową specyfikę, którą należy badać, ale niewątpliwie jest to przekaz, który posiada przede wszystkim rytm, no bo ja rozumiem, że najrozsądniej byłoby, gdybyśmy teraz rozmawiali o kwestiach, powiedzmy, populacyjno-demograficznych w Polsce, ale ja proponuję, żebyśmy jednak zaczęli od takiej refleksji politycznej. To jest bardzo istotny przekaz, bo znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę kieruje się do tej Polski, powiedzmy, między A i B, która, bo mówiono o tym, tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość usiłuje zredefiniować coś, co wcześniej się pojawiało w Prawie i Sprawiedliwości, że wybory się wygrywa na prowincji. Pytanie, co to znaczy prowincja? I myślę, że to jest próba dodefiniowania, no powiedzmy, tego, co się dzieje poza kilkoma tak naprawdę wielkimi miastami, które siłą rzeczy są takimi magnesami, które przyciągają, bo powstaje wrażenie, że tam jest po prostu łatwiej rozpocząć. To jest bardzo poważne ryzyko dla mniejszych ośrodków, no i tych już zupełnie małych, dlatego że wielkie aglomeracje rzeczywiście dla ludzi młodych oferują zdecydowanie większe szanse startu. No tak, ale czy coś w tym złego? To chyba naturalne, że jeśli ktoś chciał w szkole głównej handlowej studiować, no to robił wszystko, aby się dobrze uczyć, nie wiem, brał kredyt, pożyczał pieniądze, rodzice się starali i jechał tak, do Warszawy, tutaj jest, prawda? W Warszawie, tak. No tak, ale, a później... Tu problem z tej perspektywy polega na tym, że tenże młody człowiek w tej Warszawie zostaje. A jeżeli on zostaje w Warszawie, to gdzieś go zaczyna brakować. I rzeczywiście, to są procesy, które posiadają swoją, niech będzie, logikę. Ta logika, ona jest bardzo naturalna, bo tak rzeczywiście się dzieje, to taki uproszczony scenariusz, który pan przedstawił. Tak, tylko ja się zastanawiam, panie profesorze, nie. Pozwoli pan, okay. Czy ta idea aglomeracji w naszym wydaniu w roku 2019 i te propozycje, które nie były konkretne, bo słyszymy, że A, powstanie zespół ekspertów, B, musimy mądrze przeprowadzić ten proces, C, musimy się zastanowić, czy to nie jest właśnie trochę politycznym uproszczeniem i pewnym rzuceniem pomysłu, który ma być atrakcyjny dla pewnej grupy ludzi, ale z drugiej strony może to być takie trochę mięso już kiełbasa przedwyborcza, chociaż zimowa. Ależ oczywiście, dlatego tak długo jak nie będziemy znali szczegółów, czy chociażby jakiegoś pakietu, powiedzmy, rozwiązań technicznych, to tak naprawdę my poruszamy się w sferze bardzo ciekawego i frapującego hasła, za którym póki co niewiele się kryje. Dlatego, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, te procesy, one są procesami naturalnymi, w związku z czym sterowanie nimi na zasadach, powiedzmy, jakiejś inżynierii społecznej na pewno nie jest łatwe. Pytanie, czy jest wykonalne. Natomiast... Czy jest potrzebne? Powiedzmy, czy jest potrzebne? Ja myślę, że tu nie ma jednej odpowiedzi. Dlatego, że powiedzmy organizatorzy życia społecznego na poziomie tych mniejszych wspólnot powiedzieliby, że takie działania są potrzebne, tylko pytanie, czy one są możliwe i czy jest możliwe skonstruowanie takich narzędzi, które będą skuteczne. Natomiast jako pewien, no niech będzie wątek w debacie, myślę, że to może się okazać bardzo owocne, w związku z czym póki co ja bym to traktował jako uruchomienie pewnego kolejnego obszaru debaty właśnie w kontekście wyborów, aniżeli proponowanie konkretnych rozwiązań. Zobaczymy, jak one
chodzi. Nie tęskni pan za Sądem Najwyższym na przykład? Nie, nie. I mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego bardziej postawiliby na komunikację miejską lepszą, czy na edukację, a na przykład, no tak, no jeśli, no bo jaka korzyść z tego Trybunału tam, tym bardziej już, mówiąc wprost, jest to trochę skomplikowane, prawda, bo Trybunał to nie sam budynek i instytucja, ale oczywiście ludzie, cała synergia, jak pan mówi, pewnych działań, to chyba proste nie jest, ale a jaka korzyść z tego dla mieszkańców Grójca, że będą mieli Główny Urząd Statystyczny u siebie na przykład? No, prawdę powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia. Są to naturalne tendencje, iż no, powiedzmy urzędy czy instytucje o znaczeniu, no, jak będzie ogólnopaństwowym, mają tendencję do tego, ażeby jednak się konsolidować wokół głównego ośrodka, czyli w tym wypadku stolicy Warszawy. No i tutaj nie ma co narzekać. Rodzi się pytanie, czy gdyby na zasadzie, a no, może nie społecznej, ale jakiejś inżynierii instytucjonalnej, te trendy siłą odwrócić. Pytanie, jak rzeczywistość by to weryfikowała, bo może mogłoby się okazać, że ten system w ogóle nie działa. On jest absolutnie niefunkcjonalny, podnosi koszty, utrudnia komunikację między instytucjami, urzędami i tak dalej. W związku z czym, Gian Mancini, póki co to są łatwe hasła, natomiast... Powstaje w morzu, a wracając jeszcze na słowo do tej szerszej refleksji na temat aglomeracji. Gdzieś to się udało, gdzieś to na świecie funkcjonuje, czy to nasz taki autorski projekt będzie i taka nasza polska kreatywność? Masze pro-life organizowane są w Chicago, Los Angeles i San Francisco. My teraz rozmawiamy o programie, którego tak naprawdę nie ma. W związku z czym trudno jest się odnieść do tego, że podobny program się wydał gdziekolwiek. W Madrycie odbyła się dziękczynna modlitwa za spotkanie młodych, które oczywiście jest realizowane w bardzo wielu państwach. Z różnymi skutkami. Wspieranie rozwoju, powiedzmy, wspieranie wspólnotowości na poziomie lokalnym, ono w wielu państwach przyniosło ogromne efekty. Myśmy chociażby chcieli się przyglądać temu, co się działo w Republice Federalnej Niemiec w latach 50. i 60. To wówczas nacisk na odbudowę, czy na budowę wręcz takich wspólnot lokalnych, on był bardzo duży. I tak naprawdę to stworzyło podwaliny pod nowoczesną gospodarkę i potęgę gospodarczą Republiki Federalnej Niemiec. W jakimś tam sensie, w jakimś wymiarze podobne scenariusze były realizowane w wielu innych państwach. Natomiast no, my nie jesteśmy w stanie się odnieść, dlatego że my nie wiemy, do czego to porównywać, ponieważ na razie mamy pakiet. Jakichś tam sformułowań, natomiast na pewno trudno to nazwać programem, a na pewno kompleksowym programem. Ale przynajmniej jako propozycję wyborczą, pewien kosmetyczny rys, to jest ciekawe i jest to atrakcyjne dla tych mieszkańców rzeczonego Grójca, Łodzi, czy Piotrkowa Trybunalskiego, czy też muszą poczekać? Oczywiście, że jest to bardzo ważne, dlatego że... Moralny przekaz jest taki, że ich się docenia i nie jesteśmy zostawieni sami sobie, będziemy decydować razem, żeby było lepiej. Oczywiście tak. To jak polityk taki wysoce. Myślę, że nawet stwierdzenie, że od końca lat 90. XX wieku mieliśmy taki proces, gdzie tak naprawdę głównymi, niech będzie, arteriami krwiobiegu państwa w Polsce miały być te wielkie miasta, to jest skończone w tym kraju. Zostanie ona poniżej 10, dla robotników pracujących przy instalacjach naftowych. Także proszę Państwa, wspaniały wernisaż, bardzo się udał, wszyscy szczęśliwi, wszyscy zadowoleni. A czy Jezus Chrystus żył, no to trzeba by było sięgnąć do starych pism. Proroctwa, analizowanie, jak się spełniały już wtedy, ale... Żydzi nie cenili, nie doceniali, proszę Państwa, Słowa Bożego, no to jest zakała, to jest problem, dlatego też nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wydawca Europejskiego Monitora Ekonomicznego.
początek programu na antenie telewizji trwam o godzinie 18.15, w Radiu Maryja o 21.30. Jest godzina 16.30. Na antenie Radia Maryja zapraszam na czas audycji literackiej. Jasno zadeklarować, że Polska pod rządami Zjednoczonej Prawicy weźmie na siebie rolę strażnika wolności gospodarczej w Zjednoczonej Europie. Tak mówił w Krakowie podczas konwencji porozumienia jego lider Jarosław Gowin. Wicepremier zapowiedział, że za kilka tygodni zostanie zaprezentowana wspólna wizja programu Zjednoczonej Prawicy. Na żebranie. Mówił, że obóz Zjednoczonej Prawicy chce sobie zjednać nowe grupy wyborców. No to owsiak zrobił żebraków z ludzi. Jak dodał, ma w tym pomóc pod honorem, po prawej stronie sceny politycznej. Łączy nas coś najważniejszego. Zrozumienie idei wspólnego działania i wspólne umiłowanie wolności. Wolności, która w swoim centrum stawia polskie rodziny, nasze małe ojczyzny, stawia Polskę jako wielkie wspólne zobowiązania i stawia Zjednoczoną Europę jako ambitny, historyczny projekt, który jako obóz Zjednoczonej Prawicy chcemy współtworzyć. W konwencji wzięli też udział politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym wiceprezes partii, wicepremier Beata Szydło i szef klubu parlamentarnego PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Wbrew zapowiedziom w Krakowie nie pojawił się, jak informowali organizatorzy z powodu niedyspozycji, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ponad 26 milionów złotych zebrano do godziny 16 podczas 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku przebiega on pod hasłem Pomaganie jest dziecinnie proste. Celem ogólnopolskiej zbiórki jest zakup sprzętu medycznego dla 50 specjalistycznych szpitali dziecięcych. Wstępne szacunkowe wyniki zbiórki mają zostać podane po północy. Zaangażowanych jest ponad 120 tysięcy osób w 1700 sztabach w kraju i na świecie. Wolontariusze, którzy zbierają pieniądze w Warszawie, mówią, że jest to dla nich ważne przeżycie, a potrzebującym pomagają z radością. To jest po pierwsze przyjemne takie pomaganie tym dzieciom w szpitalu. Jak była tylko kiedy mogłam, byłam wolontariuszem w czymkolwiek. Jak tylko można pomagać, to się włączasz. Tak, staram się, jak tylko mogę. Zawsze chciałam tak zbierać. To jest jakby takie miłe uczucie, że coś włożyliśmy choć trochę. To jest przyjemność, takie pomaganie. Masz jakby poczucie takiego środku, że ej, jednak trzeba pomóc, a nie siedzieć na kanapie i nic nie robić przez całe dnie. W całym kraju, a także za granicą odbywa się wiele imprez, pokazów, happeningów i koncertów. W Warszawie przed Pałacem Kultury i Nauki do 22 trwa koncert. Dwie godziny wcześniej, w kulminacyjnym momencie finału, zaplanowano pokaz laserów, tak zwane światełko do nieba. Program Rodzina Rodzinie, Wigilię dla osób bezdomnych i ubogich oraz 100 projektów na stulecie odzyskania niepodległości to główne akcje zrealizowane przez Caritas w ubiegłym roku. Polacy wspierają ponad 8 tysięcy syryjskich rodzin, mówi Mikołaj Brożek z działu komunikacji tej instytucji charytatywnej. Dziesiątki tysięcy Polaków wspiera te rodziny, przekazując im środki na utrzymanie, na jedzenie, na prąd, na ubrania. 510 zł to jest kwota minimalnego utrzymania tam w Syrii. To jest kwota, za którą tam całe rodziny są w stanie przeżyć cały miesiąc. I taką właśnie kwotę dostają od nas z Hope Center w Aleppo. Te środki są dobrze rozdysponowywane pośród potrzebujących. Od 25 lat rozprowadzane są wigilijne świece Caritas. Podczas świąt Bożego Narodzenia w całym kraju zorganizowano wigilię dla 100 tysięcy osób. Wolontariusze Caritas razem ze Strażą Miejską prowadzą zimą akcję Trochę Ciepła dla Bezdomnego. Do 4 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wybuchu gazu w piekarni w Paryżu. Ratownicy wydobyli spod gruzów budynku ciało kobiety. Po wybuchu i na skutek pożaru zginęło 2 strażaków i turysta z Hiszpanii. Obrażenia odniosło blisko 50 osób, w tym część ciężkie. Jak mówi prokurator Paryża, zakładamy, że to był wypadek, ale na obecnym etapie nie wykluczamy żadnej hipotezy. Strefa wybuchu jest całkowicie zrujnowana. Policja i wojsko pomagają usuwać skutki śnieżycy w Bawarii na południu Niemiec. Gruba warstwa mokrego śniegu zalegającego na dachach zagraża mieszkańcom.
Premier Bawarii Markus Söder zapewnił, że wyśle dodatkowe oddziały policji do pomocy. Postanowiliśmy wesprzeć wszystkie służby już działające oraz wysłać do pomocy w rejony najbardziej zagrożone dodatkowo minimum 500 policjantów, powiedział Söder. Jego zdaniem sytuacja w Bawarii jest bardzo poważna, chociaż obecnie nie ma powodu do paniki. Stan klęski żywiołowej ogłoszono już w 6 bawarskich powiatach. Służby meteorologiczne ostrzegają przed niebezpieczeństwem samoczynnego schodzenia lawin w Alpach. Wczoraj wieczorem 4 niemieckich turystów zginęło pod lawiną, która zeszła w Alpach w okolicach San Anton. Jeden z nich jest nadal poszukiwany. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Ze śnieżną zimą zmagają się także Amerykanie ze Stanów Środkowego Zachodu. Śnieżyce spowodowały chaos na drogach i w komunikacji lotniczej. Oblodzone drogi były przyczyną wielu wypadków. Zginęło w nich 5 osób. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polacy w świecie. Edyta Poźniak, dzień dobry, zapraszam na magazyn polonijny. Śladami przodka Bronisława Piłsudskiego wyruszyła Danuta Onyszkiewicz. Pierwszy przystanek to Wilno. Powiemy także o zbiórce darów dla Polaków na Litwie, Ukrainie i Białorusi, czyli o akcji Rodacy Bohaterom. Zaczynamy od najważniejszych i najnowszych informacji polonijnych z ostatnich dni, które zebrała Maria Furdyna. Wileńscy radni ogłosili rok 2019 rokiem Stanisława Moniuszki. W tym roku przypada 200. rocznica urodzin znanego polskiego kompozytora oraz dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie. W listopadzie polski Sejm ustanowił rok 2019 rokiem Stanisława Moniuszki. W grudniu w Wilnie odbyła się jego uroczysta inauguracja, podczas której została zaprezentowana opera Halka w wersji wileńskiej z 1848 roku. Występ cheerleaderek z Gdyni, przesłanie od prezydenta Andrzeja Dudy i spotkanie z polskimi kibicami to były główne elementy polskiego dnia w NBA. Drużyna Marcina Gortata Los Angeles Clippers zmierzyła się tam z zespołem Orlando Magic. O szczegółach Marek Wokuski. Już 8. polski mecz w lidze NBA zorganizowany przez Marcina Gortata, pierwszy w Los Angeles. Odbyło się już 5 nocy w Waszyngtonie, były 2 noce w Phoenix. Tutaj jest teraz kolejna noc w LA, dlatego cieszę się, że udało się coś takiego zrobić. W przerwie meczu zgromadzeni w Staples Center kibice z Los Angeles obejrzeli występ czy liderek z Gdyni, a także wysłuchali przesłania wideo prezydenta Andrzeja Dudy. Dzisiaj relacje polsko-amerykańskie są lepsze niż kiedykolwiek i nadal będziemy je rozwijać. Polscy kibice, którzy przybyli na mecz, chwalili Marcina Gortata za to, że dba o promocję kraju. Z Los Angeles, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polski żaglowiec Dar Młodzieży zawitał do portu w meksykańskim Acapulco. To kolejny etap rejsu niepodległości, w którym fregata promuje Polskę w stulecie odzyskania niepodległości. W Acapulco polska młodzież spotkała się ze swoimi meksykańskimi rówieśnikami, mówi Monika Mostowska z palotyńskiej fundacji misyjnej Salvati, która współorganizuje rejs. Meksyk, Ameryka Południowa, gorące klimaty to przede wszystkim emocje, przede wszystkim relacje. To niezwykłe spotkania, tańce. Polonez jest tańczony niemal w każdym porcie. Acapulco to ostatni port przed kulminacyjnym momentem rejsu niepodległości, czyli wizytą na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. Fregata planowo zacumuje w porcie w Panamie 21 stycznia. W Instytucie Polskim w Budapeszcie otwarto wystawę plakatów LOT z okazji jubileuszu 90-lecia istnienia polskiego przewoźnika narodowego. Aleksandra Dąbkowska z biura prasowego LOT-u powiedziała, że prezentacja wystawy w Budapeszcie ma szczególne znaczenie, ponieważ rynek węgierski jest jednym z kluczowych dla LOT-u w Europie. W zeszłym roku w maju uruchomiliśmy pierwsze bezpośrednie rejsy transatlantyckie spoza Polski, właśnie z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago. Już wkrótce rusza też połączenie z Budapesztu do London City i bardzo liczymy na pasażerów węgierskich. Na ekspozycję składa się 20 plakatów takich twórców jak Józef Mehofer, Stanisław Łuckiewicz, Janusz Grabiański czy Tomasz Rumiński. Wystawę można oglądać do 7 lutego. Belgijscy krytycy uznali Zimną wojnę Pawła Pawlikowskiego za najlepszy film ubiegłego roku.
O szczegółach Beata Płomecka. Wyjątkowe i poruszające połączenie płomiennej miłości i wielkiej opowieści. Tak ocenili belgijscy krytycy Zimną wojnę Pawła Pawlikowskiego. Z uznaniem wypowiedzieli się o kreacjach aktorskich, inscenizacji, ścieżce dźwiękowej i czarno-białych zdjęciach. To nie pierwsze wyróżnienie dla tego filmu w Belgii. W październiku Zimna wojna otrzymała Grand Prix na 45. festiwalu filmowym w Gandawie, jednym z największych festiwali w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego została także nominowana do nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej. Film ma szansę zdobyć nagrody w kategoriach: najlepszy film nieanglojęzyczny, scenariusz oryginalny oraz najlepsze zdjęcia. W kategorii najlepszy reżyser nominowany został Paweł Pawlikowski. Gala wręczenia nagród BAFTA odbędzie się 10 lutego. Prawnuczka marszałka Józefa Piłsudskiego, Danuta Onyszkiewicz, wyruszyła w dwuletnią podróż śladami przodka, Bronisława Piłsudskiego. To mniej znany brat Józefa Piłsudskiego, antropolog i etnograf, badacz kultury Ainów i ludu Sacha. W Polsce niemal zapomniany, a sławny na Sachalinie. Wilno jest pierwszym miastem, które odwiedziła Danuta Onyszkiewicz. O szczegółach wyprawy Kamil Zalewski. Danuta Onyszkiewicz powiedziała dziennikarzom, że wyprawę śladami Bronisława Piłsudskiego planowała od 10 lat. Zaczęłam studiować antropologię i podczas moich studiów zafascynowałam się antropologią Syberii i chciałam jechać na Altaj, no tutaj mówimy o tych parabankach, parabanki się nagle biorą wielką lichwę, no ale po prostu zdaje się, że prawo takie jest w Polsce, że zabranie lichwy to 3 lata więzienia grożą, przecież parabanki i pracownicy parabanków powinni się liczyć z tym, że pójdą do więzienia na 3 lata. No. A jeżeli inne firmy pożyczkowe wzorują się na parabankach i też taki duży procent biorą, 89 RSO, no to przecież to też jest lichwa. Profitredyt bierze tak, to finanse ASSA, cross finanse to może mniej, ale bardzo dużo tych firm bierze dużo. Ja sobie pomyślałam, no to może zrobię właśnie śladami Bronisława przez Sybir, no w ogóle super. I potem przy dłuższym szukaniu informacji i badaniu trasy, jaką on zrobił, no okazało się, no właśnie, że te parawanki są lichwiarskie. No tutaj ten artykuł się do tego przyznaje. I tak na Sachalin, więc długo to zajęło. Ja po prostu sobie przez 10 lat tak sobie patrzyłam, sprawdzałam, coś tam znalazłam, przeczytałam, ale dopiero od 3 lat tak w końcu się zdecydowałam, dobra, to jest to. Jest to do zrobienia, jest to możliwe, więc czemu nie? Prawnuczka marszałka Piłsudskiego zaznaczyła, że podróż służy popularyzacji postaci brata jej pradziadka. Tak, zaczął pisać komputer, Czyli mówimy tutaj o tych parabankach, że w końcowej części artykułu autor pisze o lichwie, lichwiarskich poczynaniach parabanków. Ale dlaczego działalność ich jest tutaj dopuszczona w Polsce, często jako obcego ciała, bo jeżeli na przykład jest to ten tutaj wspomniany przeze mnie profitredyt z Bielsko-Białej, no to przecież to jest czeski bank. Te babki na infolinii to mówią normalnie po czesku, a tutaj jedna na kijowskiej 5 to jest czeszka, to nawet i z wyglądu. No to niby dlaczego tutaj Czesi mają pobierać od Polaków pieniądze i to takie duże RRSO 89 na lichwę. Tutaj teraz jeszcze i te monety płatne, jeszcze i kary, a jeszcze predylekcje wypowiadania pożyczek, bo bardzo chętnie wypożycza profitredyt. Proszę Państwa, tak to finanse z kolei z Wrocławia, który jest matecznikiem Schetyny, też zajmował się majątkami, wierzytelnościami, posiadłościami, a teraz i pożyczki daje już od wielu lat zresztą. I też bierze tak bardzo dużo, bo jak się to wszystko podsumuje, no to jest prawie tyle samo, co i profitredyt, 2 razy tyle. Także to jest lichwa, no na równi, no jako te parabanki, jest to lichwa. Czyli profitredyt, a ASSA też tutaj bardzo, mikrokassa też bardzo dużo bierze. Poza tym mikrokassa jako gnida skakuje ci 1000 SMS-ów w jednej sekundzie z jednej strony, 1000 SMS-ów z drugiej strony, że już sprawdzamy twoje możliwości, twój wniosek, analizujemy twój wniosek, albo nawet jak ci wypowiedzą pożyczkę, to potem też mówią, no, że już wypowiedzieliśmy pożyczkę, a wypowiedzieli pożyczkę
3 miesiące temu i piszą znowu w tym SMS-ie dzisiaj, w nocy to przychodziło, to automatycznie przychodzi miliony, miliardy SMS-ów w święta. To jest po prostu zabronione, bo jest teraz linia myśla, że Polska powinna się więcej modlić, bo dzięki może lichwy będzie mniej chciwości, pazerności i dziadostwa wszelkiego, ale jednak po prostu oni z AASA wysyłają SMS-y informujące, przeróżne SMS-y. No, niedziele i święta, to jest po prostu karygodne. No, no i chodzi o pieniądze. Wiadomo, że chodzi o pieniądze. To jest obrzydliwe, to jest obrzydliwe. Zwłaszcza, że tutaj nawet w internecie przecież można znaleźć wszystko na temat tego, jak prawosławni nie biorą lichwy. Jaki to święty jest taki prawosławny, który daje tutaj super przykład, żeby nie brać lichwy, że to jest grzeszne, że naturalnie człowiek, naturalny ten, który jest bliżej Boga, nie bierze na lichwę. Taki święty, do którego przychodził pewien biedny człowiek i pobierał mu codziennie kasę z pudełeczka. No i oddawał codziennie tyle, ile wziął. Aż potem wziął więcej, wszystko. No. I to też dokonał jakiegoś przestępstwa, został pouczony. Ale nie brał na lichwę ten święty. Jak się nazywał ten święty prawosławny? Także widzicie Państwo, dlaczego to mówię? Dlatego, że jak tu żebrzą teraz ci katolicy, oni są przyzwyczajeni do żebrania, łatwo wierzą w bajkę, łatwo ich jest oszukać i puszkę im do ręki dać, żeby żebrali już nie dla kościoła katolickiego, lecz dla owsiaka. No to więc, proszę Państwa, to chyba jest logiczne, że trochę się zagapiłam. Albo to, że Kościół żebrze, to nie jest słuszne, nie jest właściwe, albo to, że ta orkiestra świątecznej pomocy żebrze, nie jest słuszne, nie jest właściwe. To już sobie ocenię. Ale widzicie Państwo, są to dwie opcje sprzeczne. Żebranie w kościele, czy pod kościołem na tace, oficjalnie przez księdza i zakonnicę, i żebranie tutaj przez sług owsiaka. Także proszę to wszystko rozważyć, ale koniecznie przejść do tego świętego prawosławnego. Czy wiesz, jak on się nazywa? Czy wiesz, jak on się nazywa? No akurat okazuje się, że ci na lichwę biorą, którzy najmniej w Boga wierzą. Ci na lichwę biorą, którzy są raczej ateistami, którzy imię Boże wyrzucili do śmietnika, imię Boże Jahwe, Biblię też przy okazji, jego święte słowo, i sobie sami ustalają prawa, a w Biblii coś tam jest napisane i na temat lichwy, i trzeba by do tego wrócić, no żeby jakieś autorytety ustalić, bo oni te autorytety klechy zresztą też nie są święte księża, bo wyrzucali na przykład drugie przykazanie zakazujące bałwochwalstwo całkowicie zostało usunięte z Biblii, aż ostatnie przykazanie spadło, że wyszła głupota jakaś. Koronacje, pogrzeby od początku, od 1066 roku, kiedy to pierwsza koronacja tutaj się odbyła. I każda koronacja, oprócz chyba dwóch, odbyła się tutaj włącznie z ostatnią koronacją, którą mieliśmy, królowej Elżbiety II. Ktoś może być zaskoczony, że na ścianie frontowej opactwa westminsterskiego jest Maksymilian Kolbe. Jak to się stało? W 1995 roku zakończyła się odnowa wież zachodnich opactwa westminsterskiego i wtedy to została podjęta decyzja, aby wypełnić te gotyckie nisze, które od XV wieku pozostawały puste. Jest to miejsce bardzo znaczące dla opactwa, ponieważ jest to główne wejście na wszystkie wielkie ceremonie. Większość katedr gotyckich w Europie, na fasadach budynku znajdują się statuetki świętych, a w opactwie podjęto decyzję, aby w te nisze wstawić figury reprezentujące męczenników chrześcijaństwa XX wieku. I w 1996 roku królowa odsłoniła figurki 10 osób, które straciły życie w wyniku opresji i prześladowań. Maksymilian Kolbe pozostał męczennikiem chrześcijaństwa i jest symbolem męczeństwa nie tylko dla kościoła katolickiego, tylko na skali całego chrześcijaństwa. Kto tam jeszcze jest? Są rzeźby z RPA, Mancie Masemola, czy Dietrich Bonhoeffer z Niemiec, czy też Esther Jones z Pakistanu, ale również bardziej znany nam Martin Luther King ze Stanów, Lucian Dapiedi z Papuły Nowej Gwinei i również przedstawiciel z Chin. Także statuetki ludzi z każdego kontynentu i prezentujące wszystkie odłamy chrześcijaństwa. A jak będzie wyglądało nabożeństwo? Wydaje mi się, że to będzie bardzo wyjątkowe dla naszej społeczności polskiej na Wyspach, bo będzie to celebrowanie nie tylko życia i dorobku Maksymiliana Kolbe, ale również polskiej kultury.
Większość nabożeństwa odbywać się będzie w języku polskim oraz z udziałem polskich chórów łączonych z Londynu. Jestem bardzo podekscytowana wyborem muzyki. W trakcie mszy usłyszymy Hejnał krakowski oraz hymny My chcemy Boga oraz Nie rzucim Chryste świątyń Twych, do których na pewno będę się dołączać. Wśród gości biorących udział w uroczystości będą ambasadorowie Polski, Arkady Żygocki. Warto wiedzieć, też, że to łaskę robią klienci bankom. Tutaj przykłady z tych artykułów były też takie, że banki idą na rękę klientom. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli więcej banków, to klientów jest coraz mniej. A po drugie, a po trzecie, co w środowisku akademickim dzieje się, a w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, jakie liczne konferencje, piękne konferencje dla frankowiczów, o frankowiczach, że bez pożyczki można żyć, bez pożyczek. Życie bez pożyczek. Także ludzie będą ciut więcej zarabiać i sobie dadzą radę, nie będą brać żadnych pożyczek, także te banki siądą, pobudowali tutaj nie wiadomo co. Na przykład to Millennium, proszę Państwa, to jest do niczego niepodobne. Też zmieniało siedzibę w wielu miejscach. M-Bank, proszę Państwa, ostatnio mnie zdenerwował też, że to jest żydowski bank współpracujący z tym Owsiakiem. Ludzie nie będą chcieli korzystać z banku, także to oni robią łaskę. Klient nasz bank. Proszę Państwa, jak byłam tutaj w tym uniwersalnie w M-Bank, nie dość, że kolejka, to jeszcze stoi taki stary dziad, proszę Państwa, na nogach, brzydki, kwadratowy, w drzwiach gdzieś tam i patrzy się, na ludzi się patrzy, jako ochroniarz. To znaczy, to nie był ochroniarz, to był zwykły jakiś pracownik, ale patrzył się, żeby co, aby może kawy nie wypił, bo tam jakiś ekspres stał, gdzie woda się lała ciepła. To jest popsute, człowiek jak zacznie obsługiwać, to jeszcze bardziej to zepsuje, tam jakiś łopaczek wyszedł, że niby chciał pomóc. Żydowska robota, proszę Państwa, do dupy trzeba zawsze pamiętać, że klient nasz pan trzeba wyskakiwać z miłością, z życzliwością, z gościnnością, z uprzejmością, ale ponieważ tutaj nie ma tych ludzi prawych, nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy, ludzi, którzy Biblię czytają, no to to jest bardzo wielkie kota, bardzo wielka wada. Przede wszystkim Słowo Boże, Biblia, uczyć się, dlaczego Bóg Żydzi się lichwą, dlaczego najpierw w narodzie żydowskim nie było żadnej lichwy, dlaczego tak było. O to chodzi, tu trzeba by ten temat przebadać, ale że chcieli zniszczyć masonerię, jak to już profesor mówi, chciała zniszczyć cały kościół katolicki. To my się wcale nie dziwimy, że już w kościele katolickim usuwano i Biblię usuwano, i nieboże Biblię palono na stosie. Jana Husa spalono na stosie. Wiesz, takie były wibracje, co do których oni sami może nie chcą się przyznać ci katolicy, bo jest im wstyd. Nie, proszę Państwa. No, także tutaj ABW, CBA, co sprawdzi, to sprawdzi. Może tych złodziei przetrzebi, będzie mniej na wielką skalę. Także te banki, one się teraz już zaczynają trząść. Banki zaczynają się bać i idą ludziom na rękę. Tutaj będziemy pokazywali w dużej rozdzielczości te zdjęcia, aby w ulicy dała banki. Także nic się Państwo nie martwią. Wszystko będzie po temu porą, gdy nadaje nasze radio. To KFM Euro kończy ta Barbie Baby Lunch Tłumyczka. Po pierwsze wspomóc ich w jakiś tam sposób. To znaczy nasze kanały Elmercedes, youtube.com, proszę Państwa, edukacyjne, Wisiolandia Plus, youtube.com. No, to są rzeczywiste, realne kanały, po 50, po 60 tysięcy filmów. Ludzie piszą komentarze i po prostu, wiecie Państwo, do banku idą, a potem już nie idą, bo wymyślał inny bank, teraz wymyślili właśnie ten M-Bank. Proszę Państwa, ja chciałam przesłać pieniądze na M-Bank. No chciałam po prostu sprawdzić tylko niedużo i przesłać te pieniądze i nie dało się. Dlaczego? Tu naciskam, tam naciskam. Mi nic nie podpowiada, żeby to szło do przodu, jak to się dalej. SMS potwierdzający, już oczekuję SMS-a, nie ma żadnego potwierdzającego.
nic nie ma. Na koniec także, wiecie Państwo, niestety. Albo ktoś ma pieniądze, więcej zarabia, albo nie, albo wyżebrze. On, widzicie Państwo, słudzy owsiaka też żebrzą. I bez banku się obejdzie. Także bankom łyso. I jeszcze tylko, proszę Państwa, pokazuje to, że to żydostwo tym wszystkim sterowało. I żeby ludzie ogołocić, żeby wyciągnąć z nich ostatnią krew. No tak jak w tym M-Bank było. Myślę, oj, mam jeszcze złoty 50, jadę do pracy, to jeszcze sobie kupię. Tę ostatnią w Los Angeles. Makaron, wygrana, fantastyczne przywitanie tutaj Clippersów dla naszej publiczności. Przywitanie Polonii, bardzo miłe i z drugiej strony bardzo miłe zachowanie Polonii. Mnóstwo takich momentów polskich, naszej kultury. Występ czy liderek, przedstawienie żołnierzy naszych i weteranów, naprawdę bardzo miłe. Polska noc w lidze NBA była szeroko promowana od kilku tygodni. Marcin Gortat postarał się o niespodziankę wcześniej i kolegom z drużyny, sztabowi szkoleniowemu oraz pracownikom klubu LA Clippers zorganizował lunch, gdzie było tylko i wyłącznie polskie jedzenie. Przede wszystkim mieli szansę skonsumować nasze polskie jedzenie. Mieliśmy taką akcję promocyjną naszej polskiej nocy około 2 tygodni temu, gdzie tutejsza restauracja przygotowała różnego rodzaju posiłki dla naszych zawodników. Każdy próbował, oczywiście znalazło się dwóch takich, którzy tylko jedzą pizzę i chicken wings, ale można powiedzieć, że 95% z osób w organizacji włącznie z zawodnikami, tak powiem, pochłonęła wszystkie pierogi, kotlety schabowe i naprawdę wszystkim to smakowało. Na polską noc nasz koszykarz zaprosił takie gwiazdy jak Edyta Górniak czy Ewelina Lisowska. Obecny był również nasz lekkoatleta Konrad Bukowiecki i bokser Andrzej Fonfara. Przyszło również ponad 1000 polskich kibiców, którzy nie tylko mogli się spotkać i blisko porozmawiać z Marcinem Gortatem, ale również zrobić zdjęcie czy wziąć autograf. Marcin Gortat podkreślał, że występ przed tak doborowym towarzystwem i tyloma polskimi fanami był dla niego dodatkowo motywujący. Muszę przyznać, że chciałem się pokazać, to jest myślę, że normalna reakcja każdego zawodnika, jak gra przed swoim krajem, przed tyloma ludźmi ze swojego kraju i czułem tą energię w każdym momencie, jak zdobywałem piłkę, jak zdobywałem czy to zbiórkę, czy miałem blok, czy tym bardziej jak zdobywałem punkty, to cała sala krzyczała i wrzeszczała i to było naprawdę bardzo miłe. Okazuje się, że nie tylko Marcin Gortat organizuje taką etniczną imprezę podczas meczu NBA, robią to także inni zawodnicy, ale ze zdecydowanie mniejszym rozmachem. Tak, organizują. W tym roku byłem świadkiem również eventów kanadyjskiej nocy, serbskiej nocy, włoskiej nocy. No ale niestety jest to smutne troszkę, bo wszyscy zawodnicy, którzy reprezentują swoje kraje, nie są tak zaangażowani w promowanie tego całego eventu i organizowanie tego eventu tak jak ja. Być może była to ostatnia polska noc w NBA zorganizowana przez Marcina Gortata. Prawdopodobnie tak, oczywiście chciałbym wam powiedzieć, że tak nie jest, ale główną decyzję taką 100% podejmę oczywiście w wakacje po zakończeniu sezonu. Wtedy podejmę decyzję, czy będę grał dalej, czy po prostu jeszcze gdzieś postaram się zmusić na ten jeden rok pograć. Marcin Gortat podkreśla, że jeżeli po zakończeniu tego sezonu nie znajdzie klubu, który będzie chciał go zatrudnić, to zakończy sportową karierę. Po cichu liczymy, że znajdzie się klub, który podpisze z naszym zawodnikiem nowy kontrakt i za rok przez niego zostanie zorganizowana kolejna 9. Polska Noc w lidze NBA. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia 24, Jan Pachlowski. To była ostatnia informacja w dzisiejszym wydaniu magazynu polonijnego. Edyta Poźniak, dziękuję i do usłyszenia. Polacy w świecie. Reklama. Teraz w Play wyprzedaż dla wszystkich. Odwiedź salon Play lub play.pl i sprawdź ofertę smartfonów bez umowy w obniżonych cenach. Na przykład Huawei Mate 10 Lite tylko 799 zł. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia Grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 120 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 120 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu większy, trzeba kupić. Zakupić, przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert.
wyprzedaż rocznika 2018. Teraz komfort i bezpieczeństwo dostępne w... Nie, reklama, nie, won.